proroctwa dotyczące fałszywego proroka, 12 przepowiedni wskazujących na problemy, przed którymi stoi papiestwo. Proroctwo świętego Franciszka z Asyżu, człowiek wybrany niekanonicznie, zostanie podniesiony do godności papieża. Święty Franciszek z Asyżu, krótko przed tym jak umarł w 1226 roku, zwołał braci ze swojego zakonu i ostrzegł ich przed wielkim uciskiem, któremu Kościół zostanie w przyszłości poddany. W proroctwie Franciszek mówił o kimś, kto będzie nieprawdziwym pasterzem, ale niszczycielem, kto będzie się starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Jak wyraźnie wynika z treści proroctwa, nakreśla ono sytuację Kościoła czasów przed powtórnym przyjściem Chrystusa Pana. Jak twierdzi święty Bonaventura, że duch proroctwa u świętego Franciszka był tak wielki, że przewidywał on przyszłość, odkrywał tajniki serc, znał rzeczy zakryte tak, jakby były jawne. Przedstawione tu proroctwo ma poświadczenie w źródłach sprzed wieków, publikowanych przez poważnych autorów. Święty Franciszek powiedział swoim braciom: działajcie odważnie, bracia, bądźcie dzielni i ufajcie Panu. Czasy wielkich prób i wielkich ucisków szybko nadchodzą. Zamieszanie i waśnie, tak co do rzeczy duchowych, jak i doczesnych, będą rozliczne. Miłość wielu oziębnie i niegodziwość złych wzrośnie. Demony będą miały niezwykłą moc. Nieskazitelna czystość naszego zakonu i innych zakonów zostanie tak bardzo oszpecona, że tylko bardzo niewielu chrześcijan będzie ze szczerym sercem i doskonałą miłością posłusznych prawdziwej osobie trzymającej władzę papieską i Kościołowi rzymskiemu. W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża. Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Będzie tak wielka różnorodność opinii i liczne podziały wśród ludzi, między zakonnikami i duchownymi, że jeśli te dni nie zostałyby skrócone według słów Ewangelii, to nawet wybrani zostaliby wprowadzeni w błąd, jeśli by nie byli w szczególny sposób prowadzeni. Pośród tak wielkiego zamieszania dzięki niezmierzonemu Bożemu miłosierdziu. Naszej regule i sposobowi życia niektórzy będą z przemocą sprzeciwiać się i straszliwe pokusy na nas przyjdą. Ci zaś, którzy pozostaną wierni, otrzymają koronę życia, ale biada tym, którzy ufając jedynie swojemu zakonowi, popadną w letniość, bo nie będą w stanie przetrzymać pokus, które zostały dopuszczone dla doświadczenia wybranych. Ci, którzy wytrwają w swojej żarliwości i przylgną do cnoty z prawdziwą miłością i zapałem dla prawdy, będą cierpieć niesprawiedliwości i prześladowania jako rebelianci i schizmatycy, ponieważ ich prześladowcy, prowadzeni przez złe duchy, będą twierdzić, że oddają wielką cześć Bogu poprzez rugowanie tego rodzaju zepsutych ludzi z powierzchni ziemi. Ale Pan będzie ucieczką uciśnionych i uratuje tych wszystkich, którzy Mu ufają. I by stać się jak ich głowa Jezus Chrystus, oni wybrani będą działać z ufnością i przez swoją śmierć uzyskają dla siebie życie wieczne. Decydując się bardziej słuchać Boga niż ludzi, nie będą się lękać niczego i będą raczej skłonni zginąć fizycznie, niż zgodzić się na kłamstwa i przewrotność. Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy, a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej.
Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają. Dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nieprawdziwego pasterza, ale niszczyciela.